Na dzisiejszych zajęciach chciałbym pokrótce przedstawić jazdę w ruchu miejskim, która się dzisiaj odbyła. Chciałem powiedzieć to, co kursant zrobił dobrze, to, co kursant zrobił źle, to, nad czym musimy jeszcze pracować. Najpierw zacznijmy od tych dobrych stron. Trzeba pochwalić kursanta za to, że podczas jazdy w ruchu miejskim dynamika, jeżeli chodzi o zmianę biegów, z dołu do góry, czyli z jedynki na dwójkę, z dwójki na trójkę była prawidłowa, co pozwoliło oczywiście na dynamiczną jazdę i bardzo szybkie przemieszczanie się motocykla. Natomiast bolączką, że tak powiem, jest redukcja w dół, czyli podjęcie odpowiedniej decyzji w chwili, kiedy wiemy, że musimy się zatrzymać lub sytuacja z ruchu drogowego zmusza nas do zatrzymania się. Dojeżdżamy do drogi z pierwszeństwem przejazdu, gdzie nie widzimy nadjeżdżających pojazdów i w takim momencie najlepiej należy zredukować bieg do jedynki, czyli do najniższego, aby się zatrzymać i ten manewr spokojnie wykonać z zatrzymania. Dlatego bardzo ważnym elementem podczas jazdy motocyklem w ruchu miejskim, żeby zachować płynność tej jazdy, jest to, aby umiejętnie redukować z góry do dołu. Większość kursantów świetnie sobie radzi, redukując z dołu do góry, czyli jedynka, dwójka, trójka. Natomiast schodząc z trójki na dwójkę, z dwójki na jedynkę, niejednokrotnie zapominamy tego zrobić. Zatrzymujemy się na drugim biegu, chcemy dynamicznie ruszyć. Motor nam to uniemożliwia, jest zgaśnięcie motocykla, denerwujemy się wtedy, co powoduje dodatkowy stres i nie możemy się skupić na płynnej jeździe i jej kontynuowaniu. To wszystko, co chciałbym dzisiaj Państwu przekazać odnośnie lekcji i jazdy w ruchu miejskim. Co robimy podczas następnych ćwiczeń? No bo musimy to poprawić. Podczas następnych ćwiczeń musimy przede wszystkim przećwiczyć redukcję z góry do dołu, czyli podjęcie decyzji. Chcemy się zatrzymać, przechodzimy płynnie z trójki na dwójkę, z dwójki na jedynkę. Zatrzymujemy się na pierwszym biegu. Wtedy jesteśmy gotowi do jazdy. I ta jazda będzie płynna, dynamiczna i włączanie się do ruchu będzie także płynne i dynamiczne. Dobra, dzięki wszystkim. To już moja druga jazda w ruchu miejskim. Poprzednia była małą tragedią, głównie z uwagi na redukcję. Redukcja jest problemem rzeczywiście na skrzyżowaniach, kiedy trzeba podjąć szybką decyzję, kiedy masz presję z tyłu trąbiących kierowców, no a tutaj klops. Także skomentuj ten filmik i czekaj na następny z moich wysiłków tutaj w Szkole Jazdy Euforia. Cześć!